Witam w programie Świdnik TV. Moim dzisiejszym gościem jest Grzegorz Dolniak. Witaj. Dzień dobry, witam cały Świdnik i okolice. Od kilkunastu lat związany jesteś ze sceną i estradą. Swoje pierwsze kroki stawiałeś w kabarecie Szarpanina, a od 2016 roku prowadzisz stand-up. Z powodzeniem. Tak, tak, nie mnie oceniać, ale chyba tak. Pierwszy raz w Świdniku? Nie, w Świdniku byłem kiedyś na... Nie byłem tu na ślubie, ale spałem w Świdniku, będąc na ślubie w Piaskach. To jest niedaleko, nie? To jest niedaleko, dokładnie. Tak, byłem w Świdniku, bo spałem, bo był ślub w Piaskach. Z czym kojarzy dzisiaj nasze miasto? No właśnie z tym, jak spałem, przed ślubem w Piaskach. I tutaj, bo tu tata mojego kuzyna, u którego byłem na ślubie, jest właśnie ze Świdnika, dlatego tu spałem w Świdniku. A dobrze ci się spało w naszym mieście? Wybitnie. No to wspaniałe. Pięknie, to super. Wspaniałe, bo wspominam, oj, zdjęć mam kupę i naprawdę, to się z tego cieszymy. Noclegu to powiem szczerze, że naprawdę jestem zadowolony do dzisiaj. Super. Jesteś pomysłodawcą i organizatorem festiwalu komedii Szpak, jednego z największych tego typu wydarzeń w Polsce. Czy komedia nadal ma się dobrze w naszym kraju? No ma się bardzo dobrze i rozwija się cały czas. Trochę się może zmieniają z czasem formy, gusta i tak dalej, ale generalnie widać, że ludzie chcą się bawić, chcą się odstresować, chcą się pośmiać z siebie. Teraz bardzo modny jest stand-up, no ale kabaret dalej. Te topowe kabarety przecież jakby nie tracą na popularności. Więc tak, zdecydowanie. No, jest to forma, która się bardzo dobrze sprzedaje. Tak powiedzmy. W swoich programach komediowych często wracasz do czasów swojego dzieciństwa. Co miały lata 90., czego teraz ci może brakuje? Wydaje mi się, że były takie, mimo że na nagraniach starych są może bardziej szare, to były bardziej kolorowe, ale to pewnie też jest tak, że trochę idealizujemy z wiekiem, bo jednak to jest dzieciństwo, to są jakieś tam lata, nie wiem, nastoletnie. Ale wydaje mi się, że był taki jakiś większy luz, ale no właśnie cały czas się zastanawiam, czy to mi się wydaje, czy tak było. No wtedy się nie interesowałem, nie wiem, polityką, jakimiś tam sprawami. Może więcej swobody było no w tamtym czasie, prawda? Na pewno było lepiej, bo byłem młodszy. Młodszy, dokładnie. Ale było tak, no był klimat, no generalnie te wszystkie jakieś, się powspomina, jakieś gadżety z lat 90., nie wiem, ubrania, wszystkie takie popkulturowe jakieś rzeczy. No to jest do tego mega sentyment, no ale tak jak mówię, pewnie to pokolenie będzie za 20 lat wspominać. A pamiętacie, jak były lody ekipy? No, no to tak. Były czasy moje. Powoli wracamy na otwieranie się na występy przed publicznością. Tęskniłeś już za takimi występami na żywo? No mega, to jednak nic nie jest w stanie oddać tej energii na żywo, gdzie ma się od razu recenzję występu na bieżąco. Wiadomo, czy to jest fajne, czy nie jest fajne. Były oczywiście jakieś tam próby zastąpienia tego czasowo jakimiś spotkaniami w internecie, ale to no trudno osiągnąć ten sam efekt i wywołać w sobie i w widzach tą samą euforię. No tak, i nie daje takiej adrenaliny. Poprosiliśmy twoich fanów, żeby zadali ci kilka pytań. Tu jest kilka z nich losowo wybranych. Ty sobie wybierz 6-7 pytań i dobra, odpowiedz na nie. Wybieram pierwsze z góry. Pytanie od Magdy. Klapki Kubota do skarpet czy na gołą stopę? To oczywiście skarpety. I w ogóle ja kiedyś wykryłem, skąd te skarpety do sandałów. Bo byłem kiedyś na pielgrzymce z kamerą, bo kiedyś też robiłem takie reportaże telewizyjne i tam się okazało, że to jest wymysł właśnie pielgrzymkowy, żeby nie obcierały stóp. Także to jest bardzo praktyczne i zdecydowanie ze skarpetą. Proszę bardzo, kolejne pytanie od Beaty. Co chciałbyś zawsze słyszeć na dzień dobry? Wow, jakie takie głębokie pytanie, że nie wiem, co bym chciał słyszeć. Dzień dobry od ukochanej mojej osoby. Właśnie nieważne co, ważne od kogo. O, może tak odpowiem. O, jakie długie pytanie. Pytanie od Jakuba. Czy jest pan za zdelegalizowaniem polskiego kabaretu i czy chłop przebrany za babę pana śmieszy? Nie jestem za zdelegalizowaniem kabaretu, gdyż sam go robiłem, więc byłbym totalnym hipokrytą, gdybym tak teraz mówił. Chłop przebrany za babę, na przykład w Monty Pythonie, bardzo mnie śmieszy, więc to się tak utarło, że chłop przebrany za babę to nie. Ale to wszystko można zrobić ze smakiem i z klasą. No i na przykład panowie z Monty Pythona się przybierali za babę i jest to bardzo w porządku. Kolejne bardzo długie pytanie od Agnieszki. Jak byś chciał podarować światu składankę utworów czasów, jak byłeś nastolatkiem, to jakie piosenki na pewno by się na niej znalazły? Wymień ze trzy. Jakie pytania tu są takie, że ja się spodziewałem... Przygotowywaliśmy się. Takie są, że to się trzeba zastanowić.
Na przykład piosenka, do której mam sentyment, to był taki zespół Meat Loaf Tak, i była taka pamiętam. piosenka z Robin Hooda. I ja ją wykonywałem na mini playback show w szkole. To tawie się znalazła, bo mam mega sentyment. Co tam by się jeszcze znalazło? Sucks and Sex taki był. Był. Jasecki i Janowski. Nie, no, Boże, przepraszam tego pana, co na saksofonie tam grał. No w każdym razie Sucks and Sex, jakiś tam z utworów Sucks and Sex. I z Młodych Wilków coś. Various Monks, księżycowa piosenka z Młodych Wilków. Już bałam się, że Orła Cień. Nie, to Orła Cień też jest spoko, ale wiadomo, że nic nie przebije tej pierwszej części. Pytanie od Anny. Czy umiesz kulturalnie przeklinać? Jeżeli chodzi o scenę, to wydaje mi się, że te przekleństwa w stand-upie, które wynikają z tego, że jest grana taka emocja i trudno zastąpić czasami przekleństwa dodają z tej pikanterii. Emocji, są autentyczne i wydaje mi się, że to nie jest niekulturalne, bo jesteśmy umówieni z widownią, że jesteśmy na stand-upie i tutaj jak jest przekleństwo w jakiejś emocji, to ono po prostu jest. Więc wydaje mi się, że udaje mi się to zrobić kulturalnie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, jeszcze dwa. Uwaga, pytanie od Grzegorza, bardzo mi miło, i od imiennika. Jaki dźwięk wyprowadza ciebie z równowagi? To jest pytanie do człowieka, który ma nerwicę natręt, więc musielibyśmy poświęcić osobny wywiad na to. Jest bardzo dużo dźwięków, które wyprowadzają mnie z równowagi. Na przykład jakiś czas temu zmieniłem auto, poprzednie się zepsuło, trzeba było kupić nowe i przyrzekam, że miałem momenty, kiedy stawałem, gdzieś tam na bok zjeżdżałem i szukałem, co tak stuka. Bo tak jechałem i coś tak, nie wiedziałem, czy jakaś butelka lata, czy coś. Na przykład, szczerze, nie dawałem rady, ale nie wiem, do dzisiaj tego nie znalazłem. Chyba się przyzwyczaiłem i przestałem to słyszeć, nie? A normalnie jakiś psychiczny, zjeżdżałem na pobocze i szukałem, nie? I tam pod siedzeniem, czy coś lata, te plastiki, czemu to? Więc jest dużo takich dźwięków. A na przykład w samochodzie, jak coś stuka, to jest jeden z tych dźwięków. I ostatnie pytanie, które zadała Justyna. Co najczęściej słyszysz na ulicy, gdy ktoś ciebie rozpozna? Nie ma tego aż tak dużo, więc nie mam takiego, najczęściej, ale chyba raczej to jest takie miłe, że o, fajny stand-up na przykład, coś takiego. Więc to jest raczej miłe. Kiedyś to jeszcze było takie, że raczej, oho, dzień dobry, bo kojarzyli, ale nie do końca wiedzieli skąd, no nie? Więc to są takie moje odpowiedzi. Dziękuję wam bardzo za pytania. Dziękujemy. Zostały trzy, nie wiem, czy te osoby nie będą się czuły pokrzywdzone. Jeżeli masz ochotę, to proszę bardzo. Bo zaraz mamy występ, ale jeszcze mogę, bo nie chciałbym wam przyjść koncepcji programu. My byśmy chcieli, zostać, żebyś na każde nasze pytanie odpowiedział, także... To są trzy osoby i one mogłyby się poczuć tak, że... Że już więcej na przykład nie zadadzą u was, nie? No dokładnie, pytania. Nie, no to lepiej, sobie pomyślą, lepiej że tak. To nie ma sensu, nie? Lepiej tak. Co byś napisał w liście do 7-letniego siebie? Coraz trudniejsze pytania. No, bym napisał tam na przykład z tą se odpuść za parę lat, a z tą nie na przykład. I bym sobie parę takich rad dał. Na przykład bym sobie napisał, wysłałbym sobie te swoje programy, które napisałem i zrobił robotę, to sobie bym wcześniej je wykonał i bym szybciej robił stand-up na przykład. Więc parę takich rzeczy czyli bym same sobie, dobre rady. Tak, podpowiedział. Choć wydaje mi się, że jakby 7-letni ja to przeczytał, to prawdopodobnie nic by z tego nie było, bo by zapomniał za moment. No ale list zawsze zostaje. Tak, ale no i wysłałbym sobie wyniki meczów różnych. Aha, a Totolotka? Totolotka albo meczy takich nieoczywistych, wygranych na przykład, na które jest wysoka stawka u bukmachera. To dobry pomysł. Rozumiem, że chodziło o coś w stylu nie przejmuj się, będzie dobrze, i to, ale ja raczej bym poszedł w finansowe sprawy. Pytania od Krzyśka. Jakbyś dostał do dyspozycji za darmo wszystkie billboardy w całej Polsce, to co byś na nich wykleił? Jakbym dostał wszystkie billboardy w Polsce, to zrobiłbym kampanię. To będzie takie na poważnie. W ogóle jakie zarąbiste pytania. Żeby mamy ludzie, fajnych fanów. Mega, nie? Żeby ludzie taką kampanię społeczną bym zrobił, żeby ludzie nie korzystali z telefonów podczas jazdy samochodem. To jest bardzo super. Często jak jeżdżę, to jestem w szoku i jak ludzie nawet na autostradzie jadą i po prostu nie patrzą przed siebie, tylko w telefon. Wydaje mi się, że może być dużo wypadków w tym spowodowanych, ale nawet o tym nie wiemy, bo to jest potem nie do sprawdzenia, nie? No dokładnie tak. A tak naprawdę... Telefon leży z boku, nie ruszamy go. Tak. Chyba, że mamy zestaw głośno mówiąc. A tak naprawdę to bym tam, że gram w tym mieście.
Pytanie od Kuby. Czego nie rozumiesz, a chciałbyś zrozumieć? Mega głębokie są niektóre pytania. W sumie nie ma takich chyba jakichś rzeczy, bo wydaje mi się, że tak jakoś, nawet jak czegoś nie rozumiem, to rozumiem, czemu tego nie rozumiem. Chciałbym może być lepszy trochę w sprawach ekonomicznych i matematycznych. I na przykład jak oglądam czasami takie programy o wszechświecie, bardzo mnie to interesuje, ale nic z tego nie rozumiem. W sensie tam o czarnych dziurach na przykład, czy coś tam takie wow. I nie wiem, o co chodzi. Więc chciałbym to rozumieć, bo byłoby to dla mnie ciekawsze. To w tego wszystkiego ci życzymy, niech ci się to wszystko spełni. Ja bardzo dziękuję ci za wywiad i za poświęcony czas i zapraszam cię do naszego pokoju, żebyś złożył nam swój podpis na naszej ścianie autografów. Dziękuję bardzo. Ja również dziękuję serdecznie. Dziękuję za pytania. Idziemy złożyć oficjalny podpis. Do zobaczenia. To się tak? Do tej kamery? Tak, dokładnie Wasze do tej kamery. Wodą, oczywiście. Dziękuję bardzo. Dziękujemy.